kochani, zaczniemy od ogłoszeń dla osób, które są pierwszy raz, bo mam nadzieję, że są takie osoby. Są? Pani, tak, bardzo się cieszę. Ja widzę, ja... Kurwa, nie chcę zgadywać, ale myślę, że pani Kel nie do końca wiesz, czym to się będzie jadło dzisiaj, to... Nie wiem, ja zakładam dwa scenariusze. Albo pani się obrazi na nadmiar przekleństw, albo pani to jest ta... Właśnie ta babcia, co jak podkradasz farsz na pierogi, to łapami, kurwa, bo ci jemne. To jest ta pani babcia, super, czyli... Jaka jest okazja, że pani dzisiaj wyszła na stand-up? Kto panią zabrał? A czyli zmuszenie. Czyli pani nie jest z własnej woli. Powiedzmy. Zaproszona. Zaproszona. Wie pani, po ile były bilety? Na ile panią wycenili? 23 zł. No, w chuja za pani, nie? Droga pani, ja mam dla pani wino. Proszę bardzo. Wziąłem dla pani wino. Niech pani sobie coś wypije. Proszę. Niech pani... Będzie pani o suchym siedziała. Daj pani spokój. Super, nie? Jak w kościele. Tylko, że ksiądz się nie podzieli. A ja, kurwa, to... nie chcę się chwalić, ale dałem za wino 25 zł. To więcej wydałem niż... Pani syn na panią, to... To nie, że się chwalę, to... Chodzi o gesty, chodzi o gesty. Ja dbam o swoich widzów. Tak. Jako własną matkę. Może pani... O, super. A tak? A znajdzie pani jeszcze jedną... Gdzie pani mieszka w ogóle? Bo nie wiem, czy chce się przeprowadzić. Ja to mieszkam w całej Europie prawie. A to pani światowa. Tak, to gdzie pani w całej Europie mieszka? To znaczy jak? Ja, że mam wadę wzroku, to nie opuszczam Warszawy. Wielkopolskie? Opolskie. Opolskie. Albo świętokrzyskie. Albo Anglia. Albo w Anglii. Albo tu. Chuj wie, ma pani chyba zeza rozbieżnego, bo to jest dość duży rozrzut, jeśli chodzi... O polskie, świętokrzyskie, Anglia! Albo tu! I kurwa oczyta! A pani pochodzi z opolskiego? Świętokrzyskiego. Ze świętokrzyskiego. Tak, opolski mieszka. Opolski mieszka. Już nie. Kurwa, to jest bardzo ciekawe, bo zaczęliśmy od wady wzroku, a boję się, że tu się demencja zaczyna niestety. Tutaj pani mówi, już nie, już tam nie mieszkasz, a kto mówi? Ciekawe życie, a... Czyli pani zawodowo zmieniała... A w ogóle jak na imię? Bo nie spytałem się. O imię też mam ciekawe. Łucja. A myślałem, że pani powie w zależności od województwa. Tam... Po polskim mam Łucja, w świętokrzyskim Łucjana. W Anglii miałam królowa Elżbieta III. Super, Łucja, z świętokrzyskiego, czyli teraz tak, o polskim mieszkasz, to jak się znalazłaś tutaj, bo to jest mazowieckie? Syn mieszka. A, czyli mama przyjechała z wizytacją na weekend? Z wizytacją, patrz jak ludzie warszawiacy, kurwa, wizytacja. Patrz jak się oburzyli, rozumiem. I można sobie normalnie pogadać jak swój ze swoim. Mów jeszcze raz. Ja w ogóle w ciągu jednego dnia to przeleciałam tak z... Nie, kwasi Okej, bo... Za dużą przerwę zrobiłaś po sobie, przeleciałam. Wychodzi też, że masz syna po polskim, śmi syna w Anglii. Super. Ja też dużo podróżowałem, Że my się nie spotkaliśmy wcześniej. Też byłem po polskim, w świętokrzyskim. Super. Czyli na weekend przyjechałaś do syna? Tak. Syna na odwiedziny. Tak. Jak długo chcesz zostać? No nie długo, ja długo nigdzie w miejscu nie zagrzeję. A, to taka ruchliwa jesteś. Tak.
ja przepraszam na emocje. Ale my się bawimy świetnie, ty się śmiejesz, chuj w nich, masz rację. Ty pijesz wino, się bawisz, jak głupio dobieram słowa, bo... No napij się, napij się. Kurde, jesteś ruchliwa, jeszcze pijesz, naprawdę. To... Jesteś super, Lucja, cieszę się, że przyszłaś, naprawdę. To jest energia, takie osoby lubię poznawać. Szkoda, że na krótko wpadłaś do Warszawy, naprawdę. W ogóle co myślisz o synowej? Bo o to chodziło, jakby chciałem cię sprowokować, żebyś... A co mam myśleć? Dobra, fajna? Ugościła? Czy... To zależy, co zrobiła? Jakby, o, Lucja, ja się domyślam. Ty. Ja też bym nie chciał cię wkurzyć. Jeszcze dzisiaj bym mógł się w Anglii, kurwa, obudzić. Kurde, to jest... Lucja, masz męża? Fajnie, że my się bawimy, a twój syn już ma takie ja pierdolę. On się stresuje tą rozmową. Dobrze. Jak na razie jest energia, wszyscy zadowoleni. To pan widzę, że jest aż nadmiernie zadowolony, bo aż buty wpieprzył na scenę. To jest... Nie, wszystko gra. To jest... A nie, to dobra. To jest... Nie, trzymaj, luźno. To jest... Nie, no masz prawo. Za 23 zł ja to w ogóle bym buty ściągnął. Bym się w ogóle nie litował nad ludźmi. Przyjacielu, pierwszy raz stand-up? Nie pierwszy? Okej, okay, czyli świadomie... Okej. Okay. No nie przepraszaj. To zobaczymy, jak rozmowa pójdzie, to wtedy będziemy przepraszać wspólnie za to. Z kim? We dwójkę, nie, to czwórka. We czwórkę. Fajnie, że mi wskazałeś, żebym na pewno kogoś rykoszetem nie wziął, bo tutaj gościu z boku odetnął tak stworzył, o kurwa, było blisko, to jest... Jedno miejsce dalej i bym się wpierdolił tą grę, a tak? Możemy obserwować to. Tak jak pan tam przy ścianie. To... jak masz na imię przyjaciół? Łukasz i z Warszawy przyjechaliście? Wszyscy? Cała czwórka? Okej. Okay. I skąd dzisiaj pomysł na tak cudowny wieczór? Z braku zajęcia? Nie obrażam. Po prostu zobaczysz jakieś nowe... Nowe? A, komików. Fajne, że... Jakby szukał słowa, ja się bałem, że zaraz mi dopierdoli. Nowe atrakcje, kurwa. To jest... Tak się poczułem. Czyli nowych komików. No, jest dzisiaj duży wybór. Kto ci się najbardziej na razie podoba? Pierwszy pan był fajny. No ten syn Wąsika. Aha. No, to było podchwytliwe, bo pierwszy na scenie to byłem ja, ale chuj, to... Masz we mnie wroga, to od razu to... Pierwszy był fajny, ten Wąsik 2.0, kurwa, to jest tak śmieszne, Jezu. To jest, ja w ogóle szedłem akurat, jak były te protesty ulicą, ja wam powiem, no, ta siła protestów jest taka, wiecie, oni w ogóle podali liczby, że było 300 tysięcy, niektórzy mówią pół miliona, niektórzy 100 tysięcy, wiecie, patrząc na wiek uczestników, ja sądzę, że to się o co godzinę zmniejszała ilość. Mogli ruszyć liczbą pół miliona, ale doszło 200 koła, bo tam reszta. Łukasz, czym się zajmujesz w Warszawie? Bo wyglądasz na biznesmena. Nie, bo masz kurwa Adidasy i skarpety w szkocką kratę, więc to musi się ktoś bardzo taki, jak to się mówi, ekstrawagancki ubierać, czy? Normalny? No skarpetki mówią, że jesteś jebnięty. To zakłada szkocką kratę, kurwa. To może podziałać tylko na Łucję, bo jej się Anglia przypomni. No ja mówię, o, welcome. Welcome to Warsaw, hello. My name is Łucja. To czy muchasz? Nie, co robisz, bo żona widziałem, że się zaśmiała, więc... Budowlanką tak ogólnie. Czuję, że to jest wymijająca odpowiedź. Tak, robię odpowiedź, ale nie wiem... Patodeweloperka? Nie, ciągnięcie bruta. Okej. Trzeba
nadwieprzy hardkorowo. W Warszawie to jest normalne. Szkoda, wieczór, kutupem, fajnie, wspólnik. Panie, panie, co was połączyło? Pieniądze? Nie, ciągnięcie druta. To jest... Takie... Słucham, co? Łucja. Też ciągniesz. To już nam tłumaczy, czemu ty tyle podróżujesz. Mam bardzo zły żart w głowie, ale nie chcę go mówić tu. Nie. Lubię Łucję, nie chcę. Łucja, to instalacje elektryczne czy ciągnięcie, bo ustalmy. Wow. Super, super. Światowy, no stary, to jest twoja mama, ja bym się martwił, naprawdę. Instalacje elektryczne kładziesz. Spokojnie, co? Okej. Okay. Wy go nie widzicie, ale on mi próbował grozić. A kto? Nawet twoja mama na ciebie spojrzała tak. Co ty odpierdasz? Zostaw go, jest fajny. On wydał więcej na mnie niż ty dzisiaj. On dosłownie Łucja tak zrobił. Super, no to jest mój team. Łucja jest ze mną. No ja wiem, on mnie straszy, że jacyś słodki panowie, a ciebie Łucja kurwa wyprowadzi. Masz 32 lata i dostaniesz ślama. Super. To czym ty się zajmujesz, że taką aluzję żyć? To kto? Nie. Ja jestem dobry człowiek, nie mam szans. Łucja, od ciebie to bije, sama dobroć. Jakby cię Kaczyński poznał za młodu. Zamiast kurwa kota, to może Polska by była lepszym miejscem. Ale ja bym tego chciała. Gratulacje. No ty i około 10 milionów Polaków aktualnie. Czy pasuje, czy macie jeszcze jakieś... Czy ktoś ma zastrzeżenia w tych pieniądzach? Bo chciałbym sprawdzić, czy... Czy ja tu muszę, kurwa, nie wiem, salto zrobić, żeby zadowolić publikę, wymagającą zresztą z Warszawy. Kurwa, jak ja bym tu trafił jednego warszawiaka, to bym się zdziwił dzisiaj. Takie... Wy? Prawdziwi? Czwórka z przodu, no. Czwórka z przodu, czyli co? Cztery dychy? Nie, cztery dychy. Aha, cztery dychy. Okej, ty brzmisz jak warszawiak. Cwany, kurwa, na wejściu i nic ciekawego do powiedzenia. Nic ciekawego, on czwórka, co? Cztery zęby z przodu, no jeszcze masz, gratuluję, to jest... Tak, ale ja też bym z kimś pogadał innym niż wy, bo z wami gadałem, Łucja oczywiście jest i widzę już, że lampkę ojebałaś, kurwa, trzeba dokupić, to. Jest, jest dobrze, jeszcze masz, jak coś, to mogę skoczyć po następną? Wystarczy, wystarczy, to jest... Kurwa, ja kupiłem lampkę kobiecie, i to takie, gdzie się rozeszliśmy od co najmniej 30 lat, żeby to się opłacało. Adopcję, kurwa, ja liczę na coś innego za Albino, nie? A pierogi, okej, to... Kurwa, chciałem jednego, a dostanę cały talerz, to... Idziemy w tym kierunku. Tylko, Łucja, pytanie techniczne. Gdzie je zrobisz? W Opolskim, Świętokrzyskim czy w Anglii, kurwa? Bo nie wiem, gdzie się pakować. To już zależy od ciebie. To już zależy ode mnie. Wow, wow. Super. Ty jesteś zawsze gotowa, widzę. To. Jak te pierogi, gotowane. Dobra, nieważne.
Dobra, ja też się fajnie bawię. To jest, jakby też mam prawo do tego. Dobrze, ale z kimś... Tu kurwa chciałem was zaczepić, bo ty... Jezu, z wami gadałem. To nie mogę, bo z wami, wy się już poznaliśmy, to z panem z przodu. Bo pan też tak widzę, że jakby nie dołączył do zabawy z przodu. Wskażę to tak, żebyś wiedział. O kurwa, tu jest zero mimiki, to jest cudowne. Teraz spojrzałeś, o ciebie chodzi, bo się tak. Zdziwiony, jak Duda po tym, jak mu wywieźli Wąsika i Kamińskiego z faktu. Tak siedzi, gdzie oni są? Jak masz na imię, przyjacielu? Krzysiek, i to żona ci dzisiaj zabrała, czy? On nie. On ciebie, czyli ty świadomie wybrałeś dzisiejszą rozrywkę. Tak. I się średnio bawisz. Kurwa, jak ja bym mógł go, tak jak wiecie, jak na filmie przyspieszyć o półtorej chociaż, bo... Dlaczego? Dobrze się bawię. On dopiero załapał żart z pierogami, kurwa, wiesz? Krzysiu, nie, jakby nie oceniam, to jest... Broń Boże, ale fajnie to powiedziałeś, to zdanie. Bardzo tak... Jakbyś czekał z tą odpowiedzią, aż ta pani siądzie, kurwa, to jest... Krzysiu, mogę mówić Krzysiu? Super, ja mam Rysiu, ty Krzysiu, fajnie to są. Krzysiu, skąd do nas przyjechałeś? O kurwa, to daleko. To jest kawał drogi. Co? A, że z górki. A, że zielona góra, że z górki. Wow! To jest wieczór stand-upu, czy my rozwiązujemy krzyżówki 5-10-15, kurwa? Panoramiczne 500-1000. Co nie jest koło fortuny, kurwa? Z górki, kurwa. Jeszcze jakby ktoś rzucił na pazurki, to bym wyszedł. Tak? W tym momencie bym was zostawił, naprawdę. Na pazurki. Dobrze, Rubik się odezwał w końcu, super, to jest... To nie ty? Aha, ale mi się dostało. No sorry, przepraszam, ale trochę wyglądasz. A zaklasz? Zaklasz? Dobra. Krzysztof, teraz się bawisz, czy nie? To jest, wiecie, to jest ten typ człowieka, który wykupuje wakacje w Egipcie, do Hurgady jedzie i ma takie, super, słonecznie. Okej. Okay. Okej, widzę, że cię teściowa pochwaliła i cię odjebało. Już się czuję pewnie, ona... Krzysiu, Zielonej Góry, przejazdem dzisiaj, czy jak to wygląda? Na weekend. Na weekend, w Warszawie? I co w planach, oprócz takiej rozrywki bardzo górnolotnej za 23 zł? Ja w ogóle będę grał w Zielonej Górze za miesiąc. Solowy program. Przyjdziesz? Przyjdziesz? Na pewno? Słuchajcie, ja tego nie traktuję jak groźbę. Jeśli oni są co najmniej tak samo szybsi jak ty, teraz może 10 razy spierdolić. Oni... Weźcie mu jebnijcie! On uciekł! Tak, bo ja zrobię sobie lokację produktu, bo będę jeździł teraz solową trasę. Oprócz gadania też mam żarty, jak ktoś by mógł się zdziwić. Ale nie tutaj. Tutaj sobie tylko stestowałem, więc jak ktoś będzie chciał w Warszawie, też będę grał niedługo, to warto obserwować i przyjść na cały program. Tak, akurat to, że ty przyjdziesz, to nie chcę. Jakby Łucja wróciła, tak? Ale z pierogami na wejściu musisz stać, jakby... Jak się zobaczy miski pierogów, to nie wejdziesz, to... Za miskę? O kurwa, wiadro, tak. Bo ona stopami lepi, kurwa. Panie Rubik, dobrze? Bardzo. Sorry, że cię tak skomentowałem, ale masz długie włosy. To jest jakby fryzura, tylko... To te oklaski. Myślę, że tak. Myślę, że to te oklaski. Zakraż jeszcze raz, bo nie ma pewności. Nie, to nie Rubik, to jest... Jakby tak Rubik kraskał, to by chuja nie karierę zrobił. To by rozumieć, jak to zrobił?
Nie, mi chodziło tylko o włosy, bo tak z daleka, jak od tyłu stałem, mówię, bardzo wysoka kobieta. Albo Rubik. Nie, to znów. Ani jedno, ani drugie. Ani jedno, ani drugie. To jest... Jak masz przyjaciół na imię? Sebastian, witam serdecznie, Ryszard, bardzo mi miło. Sebastian, skąd przyjechałeś do nas? A prawdziwie? Prawdziwie. Widzisz? I można normalnie odpowiadać, kurwa, jak na warszawiakę? A nie, cztery i chuj. A ty normalnie budujesz zdania. Szkoła była, pewnie nie Praga. Z jakiej dzielnicy? Teraz już pod Warszawą jeszcze, ale zróbmy. A, o, Nowobogacki się kurwa przeprowadził. Miał dosyć zgiełku. Za głośno, za dużo światła. Gdzie pod Warszawą? Koło Baniochy, w stronę Góry Kalwarii. Koło Baniochy? Baniocha, Góra Kalwarii. Nie wiem, czy to jest miejscowa, czy to jest twój znajomy. Baniocha. Marek Baniocha, kojarzysz? To on też z Warszawy. No to Baniocha to jest wiocha jakaś? Pod... To jest wiocha. Pod Warszawą, czy... Koło Konstancina, Góry Kalwarii, to jest. Okej, okay, to jest jakbym ja miał się kurwa domyślić teraz. Konstancin, Góra Kalwaria, on podaje mi kolejne miejscowości. Stary, ja nie łapię, co dopiero kumpel Zielonej Góry. Co na bogato? Aha, mamy przewodnika z Warszawy. On stwierdził, że Baniocha to na bogato. Tam mają fontannę, gdzie orzełek sra złote. Nie sika do fontanny, tylko... Każdy ma wysypisko. Okej. Okay. Fajnie, że czwórka wróciłeś. Fajnie, że... Numer cztery jesteś z nami. Ale mnie nie interesuje twoje imię. Jesteś cztery i chuj, to... O, po prostu co cztery zdania się wpierdala. To jest jego... On na trzy nie ma odpowiedzi, za czwarty ma tylko... I rzuca. Losowe hasło, które możesz sobie dopasować do jakiejkolwiek odpowiedzi. Wow, jak Łucja, jak ty lepisz pierogi, jak on gada, to ja nie chcę tych pierogów, naprawdę. Ja szybko robisz pierogi? To dobrze czy na odpierdol, bo to... A to zależy dla kogo? Jak dla mnie? Synek, ty tak nie klasz, bo niedługo będziesz mówił do mnie tato, kurwa. Kurwa, jak on się cieszył, że mama mi dopieprzyła, kurwa, jaki szczęśliwy. Dobra, co go dałeś? Dobra. Sebastian, czym się zajmuje, że było cię stać na wyprowadzkę z Warszawy pod piękne miejscowości pod Warszawą, no? Logistykiem jestem, transport leków. Transport leków? Okej. Okay. No nie wiem, to, czy ty transportowałeś... No chciałem to powiedzieć właśnie, żona od razu szczepionki, tak to my, ją na palce jak wujek zło. To my was Pfizerem napakowaliśmy, to jest nasza... Wy się duszcie szczepieni w Warszawie, a my pod Warszawą w Baniochach, kurwa. I te fontanny, kurwa. Czyli Lego, transportowałeś? Lego, co? Lego, czy Lego? Jak Lego? No Lego, klocki Lego. Jaka koza? Ważne, kurwa. A jakie? A skąd ty wziąłeś klocki Lego? No kurwa, mój zięć ma, kurwa. Ja źle prowadzę rozmowę, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy są. Trzeba rozmawiać z ludźmi, których nie ma. Bo twój zięć ma klocki. No mówi kurwa, że on prowadzi kurwa Lego, kurwa. Jakie Lego? Logistyk leków. Siedzisz najbliżej? No pewnie, że drawka, no. Czekaj! Wow! On powiedział!
kleków. Że... Nie, widzisz, co żeś kurwa zrobił? On przyjął 5 dawek. To jest... Zrobiłem 2. Jezu, bardzo mi się to podoba. Ja nie wiem, o chuj chodzi z Lego. Logistyk Lego to Lego. Jeśli nie mam kurwa od klocków w domu. Ja wiem. A ile myśli w głowie. Ale nie przejmuj się, stary, nie przejmuj się, jest luz. Ja sądzę, że nie tylko ty pomyślałeś Lego, tylko kolega z Zielonej Góry też to tak złożył, na bank. Krzysiu też miał tak samo. Lego. Jak jest, jest dobrze? Lucja, ja widzę, że... Co nie trzeba? Wytrzymasz! Okej. Okay. Kurde, Lucja, do... Ale do czego? Do końca imprezy, czy już się ręce świeżbią do lepienia pirogów, bo... Bo to już myślisz, że no... One... Stopy. To to kurwa, raz rzuciłem stopy i wszyscy mają, żeby lepić pierogi stopami? Naprawdę idziemy w tym kierunku? Są tacy? Lucja, widać, że jesteś wpół światowa, jak... W Anglii? Kurwa, człowieku, tam tylko stopami pracujesz, to... Dobrze, kochani. Wow. Ja bym jeszcze kogoś może zaczepił, jedną osobę i wpuszczamy ostatniego występującego. Ty się spojrzałaś, widzę, wow. To jest... Nie ciebie chciała, nie chciałeś się zaczepić, bo ty... Co się dzieje? Bo masz mimikę co najmniej jak Krzysiu z Zielonej Góry, po prostu. Tak, myślisz tak. Lego! Kurwa, to ty z nim żyjesz. Ale jak za niego wychodziłam? A czym się zajmował? Zegarki sprzedawał? Z kukułką, no to jest... A kto rzucił kukułkę? Ty rzuciłeś? Okej. Okay. Jak chuj pasujecie do siebie, to jest ten poziom... Ona mówi, zagadki sprzedawał, skąd spłaszczał? Z kukułką. Udane małżeństwo, myślę, to jest... Raz na 4 dni wam się kumpel wpierdoli i wszystko działa, to... Sprawdziłeś zagadkę? Które jest? 4 po. 4 po. Szanuję, że dźwignąłeś ten czas, że się nie obraziłeś, tylko chuj, masz takie dobre, idziemy. On jest twoim pierwszym chłopakiem, czy został mężem, czy to był czwarty wybór? Będziemy mieli 20. Fajnie, jakbyś powiedziała czwartą, albo 20, ale 20 dzieli się przez 4, czyli... Dobra, jest z nami ktoś, kto do matury z matematyki, który robi. 20 lat razem. I jak to oceniasz? Nie wpierdalaj się, spokojnie. Tak? Na 4. Z plusem. 4 z plusem, dobrze, kochani. Nie wiem, czy iść w tą rozmowę, bo ja widzę, że od ciebie się nic nie dowiem, a ty nie chcesz rozmawiać. To... Bo on... Czym się stresujesz? Już kurwa siedzisz tu 2 godziny. No czas się kurwa przyzwyczaić. Jak się dalej stresuje, to... Boję się, że zapytam, gdzie pracuję. Gdzie pracujesz? Ale ty wiesz o tym, że jakbyś się nie odezwała, że macie lotnicę, to bym wpuścił typa i chuj, koniec. Sama żeś... Sama żeś się w to wrzuciła. O, teraz już nie oddychaj, nie patrz w górę, Boga nie ma, jesteśmy tylko my, to... Gdzie pracujesz? Fajnie, jak się sytuacje odwrócą, nie? Że nie ty zadajesz pytania, tylko ktoś tobie. Bez kitu. Z ZUS-ie pracujesz.
To jest, a to jest ja tam raz byłem, mnie tak kobieta z ZUS-u przywiozła, ja pierdolę, ja tam wyszedłem spocony, nie? Ona mi wszystkie dochody, miesiące, kurwa, gdzie robiłeś, co robiłeś, ile płaciłeś, czemu spadka za mała, kurwa, jeszcze karę dostałem. Ale ty jesteś miłą panią z ZUS-u, czy taką... Bardzo. W chuj nie wierzę. W którym, co robisz w ZUS-ie? Okienko, czy ty jesteś wyżej postawiony? Na czwartym piętrze. Na czwartym piętrze to samo chciałem powiedzieć! To samo chciałem powiedzieć! Że na czwartym piętrze. Robisz na czwartym piętrze. Co jest na czwartym piętrze w ZUS-ie? Dział ubezpieczeń i składek. Wydział ubezpieczeń i składek. A to ZUS to ogólnie nie jest ubezpieczenia i składki. Kurwa, to na... Czy na pierwszym jest zakład? A na czwartym jest ubezpieczenia i składek. Jezu, do tego takie duże te kurwa ZUS-y budują, żeby mogła siedzieć pani z ubezpieczeń i składek i patrzeć z góry, kurwa, na zakład to. Ale głupie, no. A czemu się wstydziłaś ZUS-u? To praca jak każda inna, no. Nie jesteś katem średniowiecznym. Żeby odwrócić od siebie uwagę, to mogę tylko dodać, że... Fajnie, że dalej gadasz i mówisz, żeby odwrócić od siebie uwagę, to ja będę dalej gadać. No mów, no. Bardzo mi się to podoba, że żeby odwrócić uwagę, podpierdoliła mnie. Wow. Jeszcze jakby się okazało, w sensie przypał byłby większy, jakbyś lubiła w PZU. I twój mąż ma lawetę. To brzmi jak samonakręcający się biznes, nie? To jest... Ile masz palet? 4 kurwa, czy lawet? Przepraszam. Mój mąż ma 4 lawety. I ciągnie na sztywnym holu. Fajnie, że... Jezu, naprawdę cudowny wieczór. Przyszliśmy od Łucji, która jeździ po świecie i nie wiadomo, co robi. Potem wróciliśmy do Łukasza, który ciągnie druta. Potem Łucja powiedziała, że robi to samo. Chuj wie, o co chodzi. Potem byliśmy na klockach Lego, na Krzysiu, który chuj wie, co nie... On dalej nie wie, co się dzieje. To jest... On ma okulary i nie wiadomo, gdzie patrzy. I skończyliśmy na sztywnym holu. No dobrze się bawicie, jak za 23 minuty. Dajcie sobie brawa, kochani.